Witam serdecznie na turnieju, drugi dzień już i najlepsze 10%. Jedna przyczyna to moja wczorajsza porażka z tym słabiakiem, druga przyczyna to nikt mnie nie chce atakować, a mam taką obronę dosyć pasywną, ale myślę, że ona się powinna bronić. Jest naprawdę dużo leczenia, dużo wskrzeszania, niby tylko jedna karta bijąca, ale ciemnopierz, nawet jeśli go ktoś zblokuje, jego podbicia, że albo zabierze, to działa się, on może te podbicia z powrotem zabrać, a druga sprawa, że właśnie daje wzrosty, więc myślę, że to się powinno bronić, ale jak będzie to, nie wiem, nie dowiemy się, nikt mnie nie chce zaatakować, więc trzeba po prostu bić i robić swoje. Ok, wkurzająca Odil na środku. Plus jest taki, że Odil i Mena się wykluczają, więc nie powinienem się wcale tej Meną przejmować. Najgroźniejsza tutaj będzie Iskierka, żeby się przed nią uchronić, dlatego myślę, że ten skład, który mam tutaj wybrany, się nie nada. Myślę, że może spróbujemy w taki sposób zagrać. Chociaż wiecie co, mam pewien pomysł. Czy nie zagrać nim? On czyści suszę, więc toksyczny wtedy nie mógłby mnie tam za bardzo uderzać. A on może mnie tutaj oczyszczać z tych dolegliwości, więc tutaj chyba Hathor nie musi koniecznie grać. Może ona zagrać. Okej, no zobaczmy. Idę praktycznie prawie że tęczą. Aj, ale błąd. Duży błąd w ustawieniu. Przecież teraz D8 nie będzie mogła oddać mu miniona. Ale dobra, no zróbmy na razie po prostu tego pana. I chyba idę w to duże combo. Mógłbym iść po te trzy fiolety, co prawda, ale one mi się. Aha, i tak mnie w sumie same złożyły. No i trochę lipa jest, bo. No okej, okay, no mogę odpalić tego gościa. W sumie nawet chyba sobie go użyję. I tak uśpię tylko Odil w tym momencie. Mogłem go użyć zanim. A nie, ona i tak była naładowana, więc i tak by odpaliła. I to mam naprawdę duży problem. Jeśli ja za moment nie odpalę mojego lekarza. A nie mam takiej możliwości, to raczej to przegram. No i to tyle z Ludwika. Spoko walka. Naprawdę mi się podoba. Nic nie przychodzi na tym szturmie. Nic kompletnie. Nienawidzę tej karty, jak mnie denerwuje ta długa animacja. No nic, no tu jest atak za zero.
Już jestem wkurzony na maksa i znowu ta zasrana Odin. Już mi się dochciało grać tak naprawdę. Nie grałem w ogóle tęczą i co? I żadnej karty nie mogę naładować w sensownych ruchach. Okej, będę miał fiolety. Minus jest taki, że te fiolety będę miał po odpaleniu też Ludwika. A oczywiście teraz nic nie wziąłem sobie na ściąganie jego buffów. Okej, dobra, jest tutaj Odil, która przyszła mi z pomocą. I mam fajny ruch, który mi załaduje dwie karty. Tak naprawdę to, że żyje Odil, to jest mi na rękę, bo ani Ciemnopierz tu nie działa, ani Ludwik, ani Relius, także to jest totalnie lipny skład wybrany przez WetJP. Teraz pytanie, czy zabijać Kalo, czy zrobić to dopiero po Reliusie? Ale chyba zaryzykuję i teraz go zabiję. I dlaczego tak postąpiłem? Myślę, że Regius go nie wskrzesi. Minus jest taki, że złoto. Wszyscy mogą odpalić tą złotoustą. Minus jest taki właśnie, że mi złotousta jest oślepiona, jak cała reszta. Tutaj tak naprawdę teraz muszę zabić Reliusa i będę w domu. Zobaczymy, kogo zabije Ciemnopierz. Jak odpalę złotoustą. Okej. I w tym momencie myślę, że już jest po walce. Naprawdę musicie uważać, jak robicie swoje drużyny obronne, żeby nie popełniać takich gafów. Odil jest świetną kartą, ale w połączeniu z Ludwikiem Ciemnopierzem, Reliusem, to jest jakaś totalna katastrofa. Mimo, że nie wziąłem sobie kart kontrujących Ludwika, to Odil mi tutaj bardzo pomogło. Grimmsteel, Luna, Xizi. Czyli tak, potrzebuję złotoustą, Xiamarę i najlepiej coś potrzebuję, co by mogło zablokować Lunę i Ciemnopierza. A gdyby tak wziąć toksycznego, on w teorii może Lunę wykradać. Okej, bardzo fajne combo. Mam wszystkich załadowanych. Tylko teraz, żeby mnie nie oślepili.
No właśnie. Oho, jeszcze internet gdzieś znika. Okej, udało się go zabić. Teraz odpalę pozostałe karty. I jest. Aha, w sumie nie po walce, bo przecież jak wiemy, Relius może ich tutaj wszystkich jeszcze wskrzesić. Teraz mam dylemat, ale chyba zaryzykuję i walnę te trzy klocki tutaj. To są naprawdę żarty, że dwa razy mi trafia w Xiamarę, ale na szczęście klasa kleryka jest na tym trybie dosyć mocna. Ok, mamy znowu Odil i mamy tutaj Diałasian. Diałasian na tym trybie jest mocna, ale nie aż tak mocna z tego względu, że wystarczy wziąć sporo tych wzrostów i susz. Więc ja tutaj myślę, że po prostu muszę wziąć pieprzny płomień i potrzebuję też wziąć coś na oczyszczenie się z Changi. Aczkolwiek ja myślę, że ją raczej zabiję, zanim ona odpali. Więc zagram w taki sposób. Diałasian może kraść tej mi ciemnopierza i to nie jest w sumie dobre. I może mi kraść Ludwika. Więc może zagrać troszkę inaczej. Czy ja mam jeszcze jakieś takie karty? Game Changery. A może zagrać Abigail? Albo Azlar. Tylko tutaj muszę zabić jak najszybciej Changę, bo inaczej będzie lipa. Coś jest tutaj, tylko co? Jedno czerwone, jedno zielone. Fioletów brak. W sumie ta hel, co ja w ogóle zrobiłem z tą hel? Wziąłem hel, a przecież oni tutaj mają Odil. Ale znowu świetna plansza, naprawdę rewelacyjna plansza. Na szturmie robić po jednym ruchu to jest najgorsza możliwa sytuacja. No jak widzimy, nie udało się zabić Changi. W sumie nic się nie udało zrobić tak naprawdę. Azlar też to jest niepotrzebny. Totalnie znowu skład z dupy wybrałem. O, jestem jakiś rozkojarzony. I trzeba było śmiało grać ciemnopierzem, bo przecież tutaj Diałasian nie jest w stanie mi zabrać żadnych podbić, bo i tak jest Odil. Także zrobiłem mega duży błąd. Aha, i w ogóle nie wziąłem żadnego lekarza do drużyny. No super, super, powiem wam, żem to wybrał ten skład.
Znaczy tak, jakbym miał lekarza jakiegoś zamiast tej Hel, to bym to pewnie wygrał. A tak to przegrałem na, no, z głupoty. Głupi skład wybrałem totalnie. Dobra. Idiota ze mnie jest i tyle. I tyle w temacie. Szło to ugrać bez problemu. Zmieniam trochę koncept, idę gilaszem. Dalej nie mam tej czyszczenia na iskierkę żadnego, ale jakby ona mi tylko zabierze tą prowokację i raczej powinienem już potem ją zabić. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ok, mam już fiolety pierwszym ruchem. Praktycznie mam zaraz niebieskie i czerwone drugim ruchem, także tutaj powinna być dosyć szybka i łatwa wygrana. W teorii nie musiałbym rozbijać tego diamentu, ale to już mi nic nie grozi, szczególnie, że mam prowokację. No i tutaj wiadomo, szybka wygrana. Zły jestem na siebie, bo okej, ta jedna przegrana, no to w sumie już nie pamiętam, ale pewnie coś tam zawaliłem, ale ta przegrana to jest totalnie przez moją winę, z mojej winy. Tutaj zdecydowanie powinien być lepiej skład dobrany, coś co czyści mieszczangi, w ogóle się nie przejmować tym, że Diosion kradnie podbicia, skoro jest Odile. No źle, źle, naprawdę nic nie przemyślałem, szkoda, szkoda tego ataku, ale no powiedzmy, że mam teraz nauczkę, no żeby jutro zagrać troszkę wolniej, troszkę może zapauzować film, a nie tak wszystko na żywca wymyślać. Wtedy też może efekty w walkach będą lepsze. Przejdźmy na top 100 graczy. Mamy Słonia z Blackhawków, Fenrirus, który gra w wiewiórkach. W sumie swoją drogą ciekawe czemu. Przecież są polskie mocne sojusze. No może nie nasz, ale jest przecież kanciapa aktywnych i myślę, że ten Fenrirus spokojnie by się tam odnalazł. No może nie lubi polskiego podwórka. Wiecie jak jest. Nie szarlatan z większego zła. I kogo tutaj jeszcze mamy? Mamy Juo z kanapowców.pl. Ciekawe, czy był w tym programie. I co tutaj jeszcze? Mamy jeszcze Lorda Voldemorta, a podobno go Harry Potter uśmiercił. Coś tu jest sprzeczne z prawdą. I to by było na tyle na chwilę obecną. Wczoraj był Michu z mojego sojuszu. Ciekawe, jak mu dzisiaj idzie, będzie, czy nie będzie. Tak czy inaczej, już strata do top 1 jest naprawdę bardzo duża. Jedna strata wynika z obrony, gdzie straciłem 400 punktów już na start, ale nie dlatego, że wymyśliłem słabą obronę, tylko dlatego, że gra mi nie dopasowała żadnego przeciwnika. Co tu się dłużej rozwodzić? Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do jutra.